takie przypomnę. No te długie. Weź nagrywaj. My się znamy? Proszę. Dej pan. A. Gdzie ma? A z gumką ma. Nie? Nie masz bagnetem? Będę. Zepsułem ci palec. Zagadałem cię. Ale się dzisiaj powiążę haczyk. No, ja też lampkę wziąłem. Z bagnetem byś się usunął. Ale malutki haczyk. Malutki. To nie, nie mam takich haczyków, co ty? A na co ty chciałeś małe z bagnetem? No taki osiemnastki na ten, żeby było widle jeszcze. Dobra, wezmę swoje. To kurwa masz? Ale krótkie. Odbyliśmy dzisiaj pierwszy trening na zbiorniku Makonkai. Jest to duży zbiornik, na którym będą umieszczone dwa sektory. Jest to zbiornik bardzo płytki, z dużą, może nie dużą, ale z średnią ilością bardzo dużych karpi. To są karpie, które ważą po 10-15, może i lepiej kilogramów. To już jako takie bonusy. Bardzo dużym problemem jest hol tych ryb. Zawodnicy siedzą 10 metrów od siebie, tak naprawdę 12 może, i wiele tych ryb po prostu zostaje u sąsiadów. Zbiornik jest zupełnie inny niż wszystkie, które znamy w Polsce. To jest zupełnie inne łowienie. Łowimy dystansowo na bardzo dużych odległościach. Bardzo dużych, tak. Ja to oceniam, że to są bardzo duże odległości. To jest około 100-110 metrów nawet. Łowisko tego po prostu wymaga. Te ryby są odsunięte od brzegu. Wielu zawodników stara się sięgać jak najdalszych odległości i ciężko jest tą rybę bliżej do siebie zaprosić. Próbowaliśmy też sprawdzać wariant nęcenia i łowienia leszczy szybkościowego. No niestety to nie za bardzo się powiodło. Te leszcze były trudne do łowienia i też nie chciały podchodzić bliżej brzegu. Także no, jeżeli chcielibyśmy łowić leszcze, to niestety musielibyśmy tak samo sięgać okolic 50-60 metra, żeby je jakoś w miarę łowić. Natomiast tak naprawdę okazuje się, że jest to zupełnie nieopłacalne, ponieważ jeden karp, który waży 15 kg, tak naprawdę ustawia nas w sektorze. Tutaj myślę, że nie będzie wyników po 100 kg na turę, ale te 30-40 kg jest do zrobienia w 3-4 rybach. Także tak naprawdę na 5 godzin wędkowania musimy skutecznie wyjąć 3, może 4 ryby. Ale łowisko jest naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo trudne i wydaje nam się, że trzeba do niego podchodzić troszkę inaczej niż na polskich łowiskach, ale o tym wam za chwilę opowie Marcin. Dużo gdzieś tam pooglądaliśmy materiałów na YouTubie, w internecie, poczytaliśmy trochę o łowisku. No jednak jest troszeczkę inaczej niż się człowiek spodziewał. Pierwsza podstawowa sprawa, a w zasadzie taka różnica, to jest to, że ryby są naprawdę ogromne. Są naprawdę wielkie ryby i
i wcale nie takie chętne, że tak powiem, do żerowania. Bardzo się trzeba namęczyć, żeby spróbować tą rybę zwabić. Jest tak, że przynajmniej ja tak miałem i tak zauważyłem, zresztą z chłopakami rozmawialiśmy nawet na ten temat, że w jedno miejsce próbujemy podawać cały czas pelet zanętę, odłowi się 2-3 ryby, ta ryba nagle odskakuje, tam już nie można nic złowić poza jakimiś małymi leszczami. Takie przemyślenia z dzisiaj to, że do godziny mniej więcej 12 ten karb jeszcze jako tako bierze, jako tako coś się tam dzieje, natomiast od 12 jest totalna cisza. Też dzisiaj był upał 30 stopni, więc tego też żeśmy się nie spodziewali, a już sprawdzaliśmy pogodę, na mistrzostwach ma być w sobotę, ma być bodajże 20 i w niedzielę też 20 stopni, więc to też może pokrzyżować plany. Ciężko jest coś mądrego dzisiaj powiedzieć, natomiast z takich spostrzeżeń to na pewno zanęta nie przeszkadza, więc zanęty, myślę, warto dodać zanęty. Na jutro myślę, że praktycznie prawie wszyscy będą łowić na mieszance pół peletu i pół zanęty i to będzie taka chyba odpowiednia proporcja. Jeśli chodzi o przynęty i zanęty, to tu raczej stawiamy na to, co nam się sprawdza po prostu w Polsce, bo mamy do tego przekonanie, tu jakby nie szukaliśmy czegoś, jakiegoś złotego środka. Korzystamy z peletów zanęt Osmo, przynęt Przemka Solskiego i również przynęt Osmo. To jest wszystko, co w zasadzie mamy. Mamy jeszcze kukurydzę, mamy białe robaki, to jest jeszcze wiele rzeczy, jest jeszcze do sprawdzenia, przed nami 3 dni treningu. Każdego tego dnia będziemy starali się Wam opowiadać, co zmieniamy, co robimy, tak żeby po prostu wyciągnąć jak najlepsze wnioski i żeby wynik też był jak najlepszy. Tu są 3 łowiska i do każdego z tych łowisk trzeba się indywidualnie dopasować. Mamy przed sobą tak naprawdę 3 treningi, więc będzie to trudne nie tylko dla nas, ale i dla wszystkich innych ekip, a ekipy są naprawdę mocne. Ale tak naprawdę myślę, że przyglądając się dzisiaj tym wędkarzom, nie sądzę, żebyśmy mocno odstawali umiejętnościami od nich. Myślę, że mamy szansę tutaj powalczyć nawet o medale. Korzystamy z wędek dystansowych, cała nasza drużyna korzysta z wędek Matrix Horizon Distance, wędki 3,7 i 4 metra, to są wędki, które nam pozwalają wędkować na odległościach 80-90 metrów i to jakby przyjęliśmy za takie wyjściowe ustawienie na wstępne łowienie, na wstępne jakby na pierwszą godzinę wędkowania, natomiast mamy też w alternatywie dużo mocniejszy sprzęt, który pozwoli nam sięgać 110 metra, wędki Browning Sphere 4,20. Korzystamy z cienkich żyłek, mimo łowienia bardzo dużych ryb, korzystamy z żyłek średnicy 0,18-0,20 mm, właśnie po to, żeby móc ten zestaw na taką odległość posłać. Duże kołowrotki, kastizmy, delfiny inoxy, naprawdę no, sprzęt musi tutaj wytrzymywać wiele, musi być duży, mocny, no przeznaczony po prostu stricte do takiego bardziej karpiowego łowienia. Thank you.
używamy podajników 40-gramowych. Większe podajniki, wydaje mi się, odnoszę wrażenie, może tak, że większe podajniki, cięższe podajniki po prostu zatapiają się w muł i też dlatego taka 40 to jest taki chyba idealny podajnik na ten zbiornik. Co ciekawe, wszystkie ryby dzisiaj, które miałem na wędce, wzięły na pop-upa, więc na samym początku próbowałem na loftersy. Na loftersy odławiałem tylko i wyłącznie leszcze. Wpadłem na pomysł, że można by było 15-centymetrowy przypon założyć do metody i założyć popka. I tak też zrobiłem. I to dało założony efekt. Miałem 5 karpi miałem na kiju. Tak do godziny właśnie 12. O 12 już się wszystko gdzieś, powiedzmy, zepsuło. Także jutro też chcemy przede wszystkim bardzo wcześnie jechać na zbiornik, żeby zająć jakieś miejsce, które zwyczajnie chcemy zająć, bo dzisiaj przyjechaliśmy i zostało nam jedno miejsce, które mogliśmy przejąć, że tak powiem, i no nie było za dużego wyboru, więc jakby usiedliśmy tam, gdzie po prostu było zwyczajnie miejsce. Ale nie wiemy na tyle, nie czujemy się na tyle dobrze, jakby nie wiemy tyle, żeby być pewnym dnia jutrzejszego. Dlatego też postanowiliśmy jutro też odwiedzić właśnie duży zbiornik. Oni oglądają dom. No właśnie powiedziałem. Ale to, że sklepu nie ma, to mnie już w ogóle morduje, nie? Ej, no my nie mamy kawy na rano, nie? Chyba nic nie mamy. Może mamy, może matczaki mają. Jesteśmy zgubieni. Dobra, no ja się tu... Cieszę się, jak to prąd będzie pociągnięty do domu. Gdzie mam internet? LTE. Nie będzie niczego. Jak właśnie widzicie, Denis sprawdza charakterystykę dna, głębokość. Jest już na 20 metrze i ma wody do kostek. Taktyka dziś polega na tym, żeby wszystkich zasypać. Zobaczymy, czy to zadziała. 90 metr klip, często zanęcanie i zobaczymy, czy tutaj działa po prostu karmienie ryb. Jest zanęta, ciemna zanęta i jasny pelet skreting. Trzeba to jeszcze tylko przesiać. 1:1 będzie proporcja peletu do zanęty.
trafiłem dzisiaj na duże łowisko razem z Archim i Marcinem. Natomiast Marcin Puzon z Adamem Niemcem byli na zupełnie innym zbiorniku i tak do końca jeszcze nie wiem, jak oni, jak mówili, bo jestem dosłownie prosto z auta. U nas zadanie było takowe, że Archie jest najbardziej siłowy, najbardziej potrafi rzucać jak najdalej, bo na klipie potrafił rzucać nawet do 110 metrów. I zadanie jego było proste, łowiliśmy na tych samych mieszankach, ale z różnym podejściem tego łowienia. Archie miał za zadanie poszukiwania ryby na całej sesji, żeby jak najdalej, co z tego wyniknie. Marcin najbardziej precyzyjnie rzucał na 90 metrze na klipie i to było zadanie po prostu punktowego zanęcenia i co będzie się z tym działo i u niego się działo najlepiej, bo w pierwszej godzinie już potrafił odłowić 3 karpie i to było już wow na całym brzegu. Ja natomiast łowiłem krótszą linię 70 metra i drugą dłuższą linię też 90 metra, tylko bez nęcenia wstępnego, tylko po prostu odsiadamy i łowimy i jakie będziemy mieli tego rezultaty. No i tak jak mówię, Marcin od razu po tym nęceniu miał najlepsze efekty, godzina pierwsze 3 karpie. Ja z 70 metra to się trafiały po prostu podgryzane, to były leszczyki, te leszczyki są nieduże, takie w granicach 400, może 500 i to łowienie wyglądało, tak jakbym powiedział, do godziny 12. Do godziny 12 i do tego czasu Archie złowił karpia, Marcin 3, mnie się udało jednego, chyba prawdopodobnie to koi, i odcięło ryby. Koniec. 12 godzina, przychodzi flauta, jest już po łowieniu i zaczynamy wtedy się drapać po glacy, co z tym dalej. Jeszcze jest parę godzin do wykorzystania i z Archiem idziemy w ostre mieszanki zanętowe z peletem. Natomiast Marcin wpada na genialny pomysł poszukiwania leszczy. Gdzieś tam zobaczył swoim bystrym okiem jakieś tam spławy, gdzieś coś tam jest i plan szybkiego, małe podajnicze, krótki przyponik i nagle otworzył wodę. Fantastycznie zaczął odławiać te leszczyki. Dwie. To jest super rezultat. Jeden taki leszcz waży około 400 gram średnio, może 350. Także złowienie kilku takich leszczyków nie jest dużym problemem, a to jest praktycznie jeden karp na pół godziny. W taki sposób montuję przynętę. Krótki przypon, tu jest 5 cm, haczyk 14, XS, tak jak wspomniałem wcześniej. I wafter z Sorskiego. Jedna jest taka rzecz bardzo ważna, przynajmniej tak mi się teraz wydaje, łowienie bardzo precyzyjne i niezbyt blisko brzegu. To jest bardzo ważne, bo te leszcze mimo wszystko one są troszkę odsunięte od brzegu, bo jest tu bardzo płytko. Tam gdzie łowię jest może do kolan wody. Także na razie fajnie współpracują, nie wiem jak to będzie w innych częściach stawu, ale to jest bardzo dobra informacja przed zawodami właśnie, żeby na tym stawie tuż po początku, po rozpoczęciu zaraz zawodów zaatakować 90 metr za karpiem, ale później gdy te karpie przestają brać, przejść na krótką wędkę i odławać leszcza, bo to są dobre punkty. O, proszę, długo na braje nie czekaliśmy.
Mega nam to wychodzi. Drużynowo ta taktyka myślę, że jest najlepsza. Taki za 500. No, także jakbyśmy mówili same takie za 500, no to mniej nie musimy karpi łowić. Te leszcze ważą około 300-500 gram i można nimi naprawdę zrobić fajny wynik, nawet 15 kg na godzinę. Więc dzisiaj mi się udało złożyć 15 kg, ale również chłopaki połowili po 10 nawet kg leszczy zaledwie godzinę. Ja zacząłem troszkę wcześniej, więc to też miało większy wpływ na końcowy wynik. Natomiast samo to dopasowanie się techniczne to dzisiaj zajęło troszkę czasu, ale mamy przemyślenia, którymi się już podzieliliśmy, jak należy łowić. To, co wam pokazywałem nad wodą, czyli krótki przypon, bardzo malutki podajnik typu banjo, do którego dajemy niewielką ilość mieszanki pelletu z zanętą, pozwala na to, że to łowisko nie jest przekarmiane, natomiast te leszcze są cały czas wabione i utrzymywane. Trzeba być bardzo punktowym, nie można rzucać nawet metr, dwa w prawo, w lewo. Trzeba za każdym razem rzucać to samo miejsce. Także to jest też istotne, żeby ten podajnik był dosyć ciężki, jeżeli zacznie się boczny wiatr. To jest bardzo ważne i kluczowe w kontekście całego wyniku. Marcin no, tak wszedł w rybę, że miał w minutę do minuty potrafił łowić takiego lesza, także szybko owinął tą wagę. Doskoczyłem z tego, żeby to spróbować, też mi się udało w ten sposób odławiać, więc mamy pomysł, mamy plan. Tak jest po dzisiejszym dniu. Jak będzie jutro? Jutro już mamy trening losowany, nie wiemy gdzie trafimy. W dzisiejszym dniu naprawdę widzieliśmy różnicę po innych drużynach, to no, fajnie było, bo żeśmy się naprawdę wyróżniali. Mało tego, trzeba się tak ukrywać, tak troszeczkę markować, żeby się nie pokazywać, bo naprawdę czuliśmy, że mamy pomysł na to łowienie i to się udało dzisiaj ten dzień zrealizować. Trzeci dzień treningu spędzamy na kolejnym zbiorniku, którym będzie się znajdował jeden z sektorów na zawodach. Były tam dzisiaj cztery ekipy. Zaczynając od początku wjazdu byli to Ukraińcy, następnie Węgrzy, my i Hiszpanie. I tak naprawdę wychodzi na to, że ten zbiornik jest chyba najtrudniejszym ze wszystkich trzech, na których odbywają się mistrzostwa. Jak tutaj łowią Węgrzy na trzecim zbiorniku. Jest to trzeci zbiornik, na którym będzie jeden z sektorów.
Tu jest bardzo, bardzo dużo sumika karłowatego, który jest wielkości 5-7 cm i są karpie około kilogram, innych ryb raczej jest mało, są pojedyncze jakieś liny i leszczyki. I tutaj Węgrzy łowią bardzo specyficznie, jeszcze wam pokażę. Węgrzy wykorzystują szklanki do nęcenia tutaj na zawodach. Szklanki są zabronione i stosujemy pellet federy, do których będziemy wkładać po prostu kukurydzę, możliwie jak najwięcej, tak to będzie wyglądało, i będziemy blokować ziemią torfową tutaj, żeby to doleciało na wybrany dystans, a dystans to będzie 25 metr, i oni w taki sposób nęcą, a łowią mikrobanjo lub eskami, podajnikami, obojętne, pustymi, nie nabijają go w ogóle. Ja będę nabijał tylko ziemią, żeby to było troszkę cięższe i lepiej leciało. To będzie 25 metr. Artur będzie łowił tak samo, tylko że na 18. I oni często robią tak, że oni jakby nie łowią w tym miejscu, w którym tą kukurydzę podali, tylko na przykład 3, 4, 5 metrów dalej przesuwają się, kombinują na różne przynęty. I na kukurydzę, i na waftersy żółte, białe, przeróżne przynęty. To, co zaobserwowaliśmy tutaj, obserwując właśnie Węgrów. No i dzisiaj chciałbym przetestować to, sprawdzić, czy to się sprawdzi. Założenie jest takie, żeby sumik wszedł sobie do kukurydzy, a karp mógł sobie podjeść z obszaru, który znajduje się do 2-3 metrów obok tego pola nęcenia. No bo wiadomo, że cała ta kukurydza na pewno z czasem zostanie gdzieś tam wyniesiona poza pole nęcenia i te karpie będą tam podchodziły podjadać. I zobaczymy, jak to się sprawdzi. Podczas treningów staramy się zbierać jak najwięcej informacji, sprawdzamy różne warianty, zawodnicy dostają jakieś zadania do spełnienia. Mnie dzisiaj przypadł w udziale taki wariant, że miałem w miarę blisko, od około 20 metra, zacząć łowić małym podajnikiem, nabijając go tylko jasnym peletem. Z doświadczenia wiemy, że jako przynęty dobrze działają pomarańczowe bądź żółte waftersy, więc to taka przynęta najczęściej lądowała na haczyku. No niestety ta taktyka dzisiaj okazała się zawodna i no, przez ponad 3 godziny złowiłem tylko 2 karasie i same byczki. Akurat na tym stawie, co dzisiaj łowiliśmy, było pełno tych byczków, więc dzisiaj sprawa polegała na tym, żeby po pierwsze złowić karpie, ale żeby do nich się dobrać, trzeba było tak nęcić, tak łowić, żeby się odgonić od tych byczków. Mnie ta sztuka się nie udała, one bardzo polubiły to, co ja miałem w koszyczku, więc bardzo mnie nękały. Karasie, które udało mi się złowić, wzięły albo przed polem nęcenia i tym, co łowiłem, albo za. Przed polem nęcenia to wyglądało w ten sposób, że zarzuciłem podajnik z przynętą w to miejsce, w którym łowiłem, miałem zaklipowany zestaw. 2 minuty nic się nie działo, więc zrobiłem obrót korbką, albo nawet z 1,5 obrotu, wyciągnąłem podajnik z tego pola nęcenia i po chwili miałem brania karasia. Drugiego karasia zrobiłem w ten sposób, że wziąłem drugi zestaw z podajnikiem, długim przyponem i zarzuciłem 2 metry poza pole nęcenia i tam też wziął karaś, więc to były jedyne ryby, które takie no, inne niż sumiki karłowate, które złowiłem zgodnie z tym planem, który miałem dzisiaj do wykonania. Stwierdziliśmy, że to zupełnie nie działa i trzeba coś innego robić, więc później no, zastosowałem taką trochę taktykę wabang. Chciałem sprawdzić, czy jeżeli obficie ponęcę kukurydzą bardzo blisko brzegu, czy pod koniec łowienia karpie podejdą pod brzeg i zaczną żerować. W Polsce bardzo często tak się łowi, więc chciałem to sprawdzić, a jeszcze widziałem, że koledzy łowią na bardzo dużym dystansie. No nie chciałem tego dublować, bo liczyłem na to, że być może taka taktyka przyda się na ostatnią godzinę zawodów, gdzie uda się złowić kilka bonusowych ryb.
Z tej taktyki udało mi się złowić dwa karpie, lina i jakiegoś karasia. No, oczywiście to były dużo lepsze ryby niż to, co wcześniej robiłem. Natomiast to i tak było za mało, żeby myśleć o dobrym wyniku w sektorze. Każdy miał inne zadanie. Moim zadaniem było łowienie na 50 metrach. Bardzo intensywnie nęciłem na 50 metr z samym peletem. Próbowałem różnych przynęt, natomiast to kompletnie nie zdawało egzaminu. Cały czas odławiałem byczki. Do 3 godzin nawet w zasadzie nie wytrzymałem, bo po prostu nie dało się. Co rzut, to kończyło się bardzo małym sumikiem karłowatym, po czym przeszedłem na bardzo krótką linię, użyłem praktycznie prawie suchej zanęty i próbowałem łowić na pop-upa na przyponie 25 cm, licząc na to, że ominę jakby sumiki. No nic bardziej mylnego, jedyne co zagrało mi to, że odłowiłem dwa małe karasie, takie może po 200, może do 300 gram, ale dalej jakby cały czas robiłem to samo, licząc na to, że te karasie jednak w końcu przyjdą. No nie stało się tak. W ostatniej godzinie postanowiłem wziąć wędkę dystansową, już typowo dystansową, 4,20. I rzucić naprawdę daleko. Już nawet nie klipowałem, to była ostatnia godzina. Można powiedzieć, że już tak od niechcenia w zasadzie chciałem tylko sprawdzić, bo nie miałem kompletnie pomysłu na ten zbiornik. No i to się w zasadzie okazało tym, czego szukałem. W ciągu jednej godziny odłowiłem 6 karpi. Problem tylko polegał na tym, że nie mogłem powtarzać rzutów w jedno miejsce. Jak rzuciłem najpierw w okolice 90 metra, później się już zaklipowałem i pilnowałem dystansu i tak mówiłem 90, 80, 70 i znowu powtarzałem 90, 80, 70 i to ewidentnie zdałem egzamin. Łowiłem na pop-upa na krótkim przyponie 10-centymetrowym i to naprawdę nawet długo nie czekam na branie. No, w ciągu godziny odłowiłem 6 karpi, także myślę, że znalazłem rozwiązanie. Problemem tego łowiska jest to, że nie można zbyt długo łowić w jednym miejscu. Jeżeli trzymamy się kurczowo na jednego dystansu, łowiąc na klipie, łowimy jedną, dwie ryby, natomiast później wchodzą sumiki i nie da się nic więcej złowić. Trzeba cały czas zmieniać odległość. Od 90 do tak naprawdę samych nóg trzeba szukać ryb wszędzie. Myślę, że taka taktyka okaże się najlepsza na zawody. Bardzo aktywne łowienie. Zanęcenie kukurydzą na początek tego 25 metra, natomiast później będzie trzeba szukać, cały czas przerzucać, bo ponieważ brania następują po 2, 3, 4 minutach, trzeba naprawdę niewiele czekać na branie. Ryby reagują na plusk, natomiast nie na obfite nęcenie. Jest to sytuacja zupełnie odwrotna od tego, co się dzieje na dużym stawie. Miałem dziś okazję podpatrzeć Węgrów, jak łowią na dużym stawie. Siedzieli na takich stanowiskach jak my dzień wcześniej
i po prostu ich łowienie to była rzeźnia w porównaniu do innych ekip. Łowili karpia za karpiem. To są duże ryby, po 15 kg, 10 kg. Łowili je w bardzo specyficzny sposób, który w Polsce jest kompletnie niepopularny. Tu jest zupełnie inne łowienie. Myślę, że jutrzejszego dnia, gdy będziemy siedzieć na dużym zbiorniku, to wtedy spróbujemy w taki sposób łowić. Bo to, co my podajemy samym podajnikiem, to i tak jest mało w porównaniu do tego, co oni podają, tworząc kulę z podajnika. Taką kulę można podać na 75-80 metr, bo jest to już duża waga, duże przeciążenia, ale Węgrzy wcale nie łowili dalej. Oni łowią na 80, może 70 nawet metrze i skutecznie łowią ryby. Także tu chyba nie chodzi o to, żeby rzucać po 100-110 metrów, tylko o to, aby dużo nęcić, aby te ryby miały przy czym zostać. Welcome you to the opening ceremony of the first freestyle method feeder world championship in Nógrád County, Hungary, on the internationally famous fishing water of the town of Banton Terenye, here at the Maxunkai Reservoir. This is the first time that a world championship will take place in this discipline. I hope that they will leave the waters of Maxunka in good health and in good memories. Hundreds of tournaments have been held here, including the internationally famous European Boating Cups and the Hungarian Championship of many disciplines. The lake system also holds the largest freshwater record list in Europe, with more than 5,000 anglers and 40,000 record fish. Naprawdę ciężki dzień był, ciężki trening. Na szczęście się dobrze skończył i liczę na to, że to pomoże drużynie, tak po prostu. Jeszcze jutro jeden dzień treningu, no i godzina zero. Dzisiaj było bardzo trudne, woda spadła 2 stopnie do dołu, w nocy padało, zerwał się straszny wiatr, bez mała tam po 30 stopni podchodziła temperatura powietrza przez pierwsze 2 dni treningu, a dzisiaj się mocno ochłodziło i już się wszystko nagle pozmieniało, wiatr się rozhulał, woda się napędziła, pewne mieszanki nie były już dobre. Popełniliśmy ogromny błąd, stawiając na jedną mieszankę peletu z zanętą. Niestety wnioski wyciągnięte po środowym treningu, gdzie połowiłem
kilka fajnych karpi. Okazał się po prostu wniosek błędny. Ta mieszanka nie była dobra. Dobre było tylko stanowisko i fakt, że tak naprawdę siedziałem tam sam jako jedna osoba, która nęciła. Tutaj jak się nie nęci, to się nie łowi. Dosyć specyficzne łowisko, bo raczej w Polsce w taki sposób się nie wędkuje. Natomiast tutaj, i to szczególnie widać u Węgrów, oni bardzo, bardzo dużo nęcą. My nie jesteśmy w stanie tyle nęcić, ale mimo to poradziliśmy sobie i znaleźliśmy sposób na to, aby te ryby wyciągać. Dzisiaj wszyscy zaczęliśmy od mieszanki peletu z zanętą, z peletem z kreting 1:1 i nikt z nas nie odławiał ryb. Dopiero tak po półtorej godzinie wziąłem, rozrobiłem ciemny pelet, halibutowy pelet i on dopiero dał ryby. Ryby z 90 metra, to jest też bardzo ważne, tutaj ten dystans odgrywa dużą rolę. Ten 90 metr to nie jest może minimum, ale co najmniej te 80-85 metrów trzeba osiągać, żeby skutecznie sięgnąć dużych karpi. Miałem dzisiaj okazję wyjąć 5 bodajże karpi, w tym jeden za 15 kilo. Cały mój wynik to było 47 kg samych karpi. I tak naprawdę jest to wynik gdzieś na może 4-5 sektorową. Rumunii i Węgrzy są bezkonkurencyjni. Oni są doskonale przygotowani, wiedzą jak łowić, łowią dużo ryb. Myślę, że to są główni faworyci do podium na tych zawodach. Gdybym miał w ciemno obstawić mistrzów, to będą to Węgrzy. Udało mi się dzisiaj, to takie po prostu tylko taka przyjemność, złowić jesiotra 21 kg. I to pokazuje o tym, jaki to jest typowy taki karpodrom. Bym powiedział, że mało wspólnego z czystą taką metodą, którą my znamy, szybkiego łowienia fajnych, sportowych karpi. I to właśnie trafiają się takie bardzo, bardzo duże te karpie i tak naprawdę ciężko jest uzyskać powtarzalność. Dominuje tylko i wyłącznie jedna, pomarańczowy wafters. Wszystkie drużyny bez mała go w największej ilości trenują. Najskuteczniejszą techniką łowienia było podawanie peletu, który jest dosyć mocno dowilżony. Moczony aż 3 minuty do takiej konsystencji, aby był plastyczny. Ten podajnik nie może się rozsypać w toni. Rzucamy na 90 metrów, bardzo często nie sięgając klipa, ponieważ warunki się zmieniają i nie zawsze uda się rzucić z pełną mocą, żeby dobiło do klipa, żeby podajnik się dobrze ułożył. Dlatego ten towar musi być mocniej dowilżony, aby dłużej się po prostu utrzymał. Po dzisiejszym treningu odrzuciliśmy także leszcze, których jest bardzo mało. Przynajmniej dzisiaj było bardzo mało. No, one nie dają takiego wyniku jak te karpie. Myślę, że jesteśmy w stanie złowić 40-50 kg karpi. Na to wszystko trzeba by złowić, nie wiem, ze 100 leszczy. To jest wynik nieosiągalny, nawet więcej niż 100 leszczy. Także te karpie to jest podstawa budowania wyniku na dużym stawie i nie ma co kombinować, żeby jakieś leszczyki odławiać. Tak naprawdę od początku do końca karpie w moim stanowisku były, tylko po prostu zmiana techniki łowienia, dowilżenia peletu i odpowiedni dystans pozwolił mi odłowić kilka fajnych ryb. Thank you.
dopasować się do dzisiejszej pogody, do dzisiejszych warunków, spadku temperatury, jest bardzo duża woda, wiatr się bardzo rozhulał, więc takie techniczne rzeczy, kwestia jeszcze będzie bardzo dużego też losowania przy tak dużej wodzie, gdyż 3 czy 4 stanowiska na płytszej wodzie to jest takie trochę kuriozum, że będzie możliwość wchodzenia po rybę nawet i do 30 metrów i żeby nie zamaczać, generalnie w kaloszach, żeby nie przekraczać głębokości, znaczy tak wysokości kolana. Więc to nieważne, że się komuś naleje do kalosza, nie o to idzie, ale pokazuje to, jak płytkie jest to łowisko i jak trudne jest w tej chwili wyholować taką rybę 15-kilową. 10 kilo, no to ona już trze brzuchem zwyczajnie. No. Dwa zbiorniki inne są, znowu charakteryzują się zupełnie czym innym, bardzo sporadycznym, małym karpikiem, jakaś domieszka karasia, gdzieś komuś trafił się jakiś przyłowik leszczyka, i mnóstwo sumika. I tu jest znowu zupełnie inna technika łowienia i jakby za jedno trenowanie trzeba naprawdę szybko się orientować, szybko się zorganizować, żeby móc zwyczajnie próbować się dopasować, rozpoznać łowisko. Na trzecim łowisku już są fajne karpiki od 1,5 do 3, sportowe, dość szybkie łowienie i to jest taki jakby najfajniejszy zbiorniczek jakby tak dla nas, więc naprawdę 3 akweny i 3 różne rybostany i wielkości, także 3 różne techniki i do tego jeszcze losowanie. Także naprawdę zgrać to wszystko, to już muszą tylko i wyłącznie mistrzowie. Marcin, jak się trzeba rozgrzewać? I lecimy! Raz, dwa, trzy i pajacyki. Jaka rozgrzewka? A Artur, jak jesteś przygotowany? A ja mam czekoladkę z nadzieniem, z gumi jagód. A masz już swoją kawę, 100% arabikę? Kaweczka jest i czekoladka. To dzisiaj ważne rzeczy. Bardzo dobrze. Gdzie jest Marcin? Marcin, a ty jak jesteś przygotowany? Tu ponoć na golonkę biorą, że ja mam golonkę. Bardzo dobrze. Artur, a ty? Ja mam 2 piwka. Wczoraj zająłem 11. miejsce w sektorze, mówiłem w sektorze C,
gdzie nie łowiłem, nie trenowałem. Miały być karpiki, że tak to było. Taki był plan na to. Niestety tych karpików nie było, złowiłem tylko jednego karpia z krótkiej linii. Znaczy, najpierw złowiłem cztery leszcze i potem wpadł karpik i już był przebłysk, że to może już. I cały czas tak pilnowałem tej krótkiej linii. Był zresztą taki też plan. Mimo to, że wędkę dystansową gdzieś tam za plecami miałem, ale mieliśmy pilnować tego. Niestety się nie udało. Złowiłem wszystkiego 39 ryb, ale tylko jednego karpia, więc punkciki były samymi leszczykami. Przez 4 godziny to dawało jeszcze fajną jakąś pozycję. Te leszczyki po prostu były na 200 punktów, więc 5 leszczyków dochodził kilogram. No i tak to sobie liczyłem, że się może to tak uda dowieść. Jednak po lewej stronie miałem Słowaka, który siedział przez 4 godziny z jednym karpiem. Z prawej strony miałem Austriaka, który siedział przez 4 godziny na zero. No i to wyglądałem całkiem nieźle jakby w nich. No niestety się sytuacja mocno zmieniła. Słowak w ciągu 40 minut wyjął następne 4 karpie, więc już, że tak powiem, zjadł mnie. Austriak złowił 2 karpiki, ale dałem mu tylko 4 kg 100, więc 9 kg, które ja uzyskałem, mierny wynik, to coś takiego. Jestem ogólnie niezbyt zadowolony, bo nie tak miało być. Trenowaliśmy na fajnej pogodzie, mocno się wszystko pozmieniało, duże wiatry i wywiało tą rybę. Okazało się właśnie na tym łowisku, że ryby, które jakiekolwiek padały, to były po prostu mocno przypadkowe, ale z dalekiego bardzo dystansu. Więc to był jakby pierwszy dzień. Pierwszy dzień Mistrzostw Świata wylosowałem sektor B, stanowisko numer 10. Dalekie, dystansowe łowienie, trudne łowienie. Był dosyć mocny wiatr w twarz i jakby patrząc na wodę trochę w lewo. Wypracowaliśmy to, że należy łowić na minimum 80, możliwie, jeżeli warunki pozwolą, na jakimś 90 metrze, natomiast tam grała rolę precyzja. I tak żeśmy to wywnioskowali, że trzeba było na wstępie podać, no ile się dało w zasadzie podajników z ciemnym peletem. I to na treningu naprawdę bardzo mocno zdawało egzamin. Dosłownie do takiego stopnia, że po 15-20 minutach takiego intensywnego nęcenia, po pierwszym rzucie już meldowała się ryba. Więc podszedłem do sprawy dokładnie tak samo. Do tego stopnia, że przez pierwsze 3 godziny naprawdę cały czas pilnowałem 80 metra, 80 ze względu na to, że wiatr był tak silny, że ciężko było precyzyjnie rzucać dalej. Dosłownie było tak, że zawodnicy, którzy siedzieli obok, przerzucali o 2 stanowiska sąsiadów. Nie było to dziwne, bo wiatr był boczny i naprawdę trzeba było się namęczyć, żeby w miarę tą precyzję utrzymać. Przez 3 godziny uparłem się na ten dystans, wierząc bardzo mocno w to, że on po prostu załapie zwyczajnie. No niestety się tak nie stało i przez 3,5 godziny praktycznie byłem kompletnie bez żadnej ryby. No, 2 leszcze dosłownie miałem w siatce. No, jak już minęła ta 3 godzina, zacząłem kombinować, zacząłem się przeklipowywać. Zacząłem ten dystans zwiększać kosztem tej precyzji i dopiero na 95 metrze, i tutaj powiem szczerze, że miałem naprawdę problem, żeby dorzucić do tego 95, a w zasadzie ten 95 metr była już taka górna granica moja, gdzie jeszcze klipowałem i jeszcze w miarę trzymałem się w swoim stanowisku. Stanowiska były co 10 metrów, więc przy takim dystansie i przy silnym bocznym wietrze było to naprawdę nie lada wyzwaniem. Natomiast przez ostatnią godzinę udało mi się odłowić 3 poważne ryby i wywindowało mnie to praktycznie rzecz biorąc z ostatniego miejsca na 5 w sektorze, czego w zasadzie jestem zadowolony. I tak minął ten pierwszy dzień, czyli pierwszy dzień Mistrzostw Świata.
Wczoraj wysłałem duży zbiornik, płytką część zbiornika. Przyjechałem na stanowisko i zobaczyłem, że siedzę między dwoma Rumunami. Już wiedziałem, że będzie ciężko. Wiedziałem, że mnie będą próbowali zamknąć i chyba skutecznie mi się to udało, bo nie za bardzo połowiłem. Jednego karpia odłowiłem i myślę, że między 20 a 30 leszczy. Co bym nie robił, gdzie bym nie wrzucił, czy blisko, czy na 90, na 95, z klipem, czy bez. Łowiłem leszcze, klipowałem się, donęcałem po 5, po 6 podajników, wrzucałem tam, gdzie nęciłem. Łowiłem leszcze, mówiłem bez zanęty, mówiłem na sam pelet. Chłopaki z lewej, z drugiej, z prawej strony łowili cały czas karpie, bardzo regularnie odławiali. Wiedzieli, co robią. Myślę, że wiedzieli, co mają zrobić, żebym ja nie połowił. I się nie obroniłem, niestety. Losowanie. Trafiłem na duży zbiornik do sektora B, na głębszą wodę. Dzisiaj było lepiej. Wczoraj wyciągnąłem jednego karpia, dziś wyciągnąłem dwa, także jest progres. Mówiłem na klipie na 95, zacząłem na 90, nic nie było, byłem bliżej niż rywale, więc przypiewałem się na 95. Byłem podobnie. No i udało się, po półtorej godziny wyciągnąłem karpia na 14 kilo, donęciłem. Parę rzutów, nic nie było. Donęciłem po raz kolejny chyba 4 czy 5 podajników. Na tym 95 metrze udało się odłowić drugiego karpia, który miał 10 kilo. Przedtem był after w jednym w drugim przypadku. No i tyle. Potem jeszcze dwa leszczyki szybkie. No, sąsiad złowił dwa leszcze, drugi sąsiad chyba karpia i 4 leszcze. Także sąsiadów udało się pokonać, co mnie bardzo cieszy. Siedziałem ku Węgra, który wygrał sektor. Wczoraj wiedział tyle, co wiem po dzisiaj, to na pewno ten wynik, który uzyskałem, byłby po prostu lepszy. Wczoraj zdobyłem 6,5 punkta sektorowego, dzisiaj 3 punkty sektorowe. Stosowałem podajniki typu banjo, krótkie przypony, bo dłuższy przypon się o to plątał. I tak właśnie drugiego dnia zbudowałem fajny wynik, 18 kg i 400 gram. Złożyło się na to 25 ryb w sumie, z czego bodajże 13 czy 14 to były karpie, takie po kilogramie, reszta to były karasie. Karasie, leszcz, parę somików. Wylosowałem stanowisko zamykające i ja się bardzo cieszyłem z tego stanowiska, mimo że wszyscy podchodzili i mówili, że fatalne miejsce, bo w tej strefie, w tym rejonie zbiornika, no, były bardzo słabe wyniki i na treningach, I dzień wcześniej nawet Węgrzy tam siedzieli, ostatnie dwa stanowiska mieli Węgrzy i nie połowili. Mi się udało dzisiaj tam zrobić trójkę sektorową, jestem bardzo z tego zadowolony. Myślę, że to stanowisko nie było takie złe, ono było dobre, zawsze otworek jest dobry i cieszę się, że udało się go wykorzystać. Nie miałem szans ze stanowiskami
1, 2, 3, 4, 5, bo to była najlepsza strefa na tym zbiorniku. Na stanowisku numer 2 drugie miejsce sektorowe zajął Polak Grzegorz Jakubas, także to cieszy, że przegrałem z Polakiem. Ponadto wygrał Ukrainiec prawie 30 kg tuż obok niego. No to była strefa zdecydowanie rybniejsza. I ja też w takiej strefie siedziałem dzień wcześniej, niestety nie udało mi się tak dobrze dopasować do ryb jak w dniu dzisiejszym. Dzisiaj, czyli w niedzielę, wylosowałem sektor C. W sektorze C karpie występują takie od kila do trzech. Na treningach wypracowaliśmy sobie taką taktykę, że należało nęcić bardzo, bardzo precyzyjnie, w miarę na bliskim dystansie, bo tak od 25 metra, i podawać naprawdę punktowo sam pelet. To nam na treningu naprawdę zdało świetnie egzamin. Na wszelki wypadek, mówię, wezmę sobie jeszcze zanętę, jasną, kukurydzianą zanętę. Nie mieliśmy takiej, nie wzięliśmy takiej bez mączek rybnych, więc zwyczajnie dokupiłem na łowisku. No nie jest to zanęta wysokich lotów, ale jakaś tam była po prostu. I bardzo dobrze, że tak zrobiłem, bo jak zacząłem na pelet, przez, ja wiem, półtorej godziny, nawet do dwóch godzin, też czekałem cały czas i to też nie było to. Naprawdę trudne technicznie łowisko, niesamowicie, nie poradziłem sobie gdzieś tam do końca. Po dwóch godzinach postanowiłem zacząć donęcać zanętą na 30 metr, czyli 5 metrów dalej. Zacząłem bardzo intensywnie, dosłownie co minutę rzucałem podajnik i zaczęły się pokazywać ryby. Nie były to duże ryby, bo to były takie leszczyki pomiędzy 150 a 200 gram, tak mniej więcej. Ale one przede wszystkim były i tak zacząłem gonić ten wynik, zacząłem bardzo intensywnie nęcić, bardzo intensywnie odławiać. Dosyć sprawnie mi to szło przez kolejne dwie godziny. W międzyczasie trafiły się dwa bonusy, jeden karaś taki na kilogram i karp taki na może ponad 2 kilo. Pierwsze koty za płoty. Zakończyliśmy mistrzostwa na 9 miejscu, czyli dosłownie w połowie stawki na 17 drużyn. Nie ma na co narzekać, ale pochwalić też nie ma się czym. Także no, pierwsze mistrzostwa za nami i pierwsze wrażenia również. Na pewno jesteśmy dużo bogatsi o wiedzę. Jesteśmy naprawdę to, czego się człowiek dowiaduje na takich wyjazdach, na takich treningach, a przede wszystkim już na zawodach. To są rzeczy bezcenne, które po prostu zwyczajnie zostaną. Także z tego jestem naprawdę bardzo zadowolony. Z wyniku, no, można było lepiej rzeczywiście podejść do sprawy. No też może jakiś tam brak doświadczenia w pewnym sensie też wychodzi. Gratulacje dla Węgrów, gratulacje dla Ukrainy. Byli po prostu lepsi, ale daliśmy z siebie wszystko, zostawiliśmy serce na boisku. Wyjazd był bardzo męczący, ale opłacało się. Podsumowując ten wyjazd, jestem bardzo zadowolony. Uważam, że 9 miejsce to nie jest żaden wstyd. Uważam, że to jest solidny występ. Mógł być oczywiście lepszy, jest jakiś tam niedosyt, ale myślę, że pokazaliśmy, że też potrafimy odnaleźć się na zupełnie innej wodzie. To jest zupełnie inny klimat łowienia. Tutaj łowi się zupełnie inaczej niż w Polsce. To jest no, po prostu inny świat. Ryby niby te same, tak samo wyglądają, ale mają zupełnie inne gusta, inaczej się zachowują. Także no myślę, że wstydu nie przynieśliśmy. Był apetyt na więcej, ale jestem zadowolony. Chciałbym tylko podziękować moim kolegom, z którymi miałem przyjemność tutaj przebywać, brać udział w zawodach, osobom, które nas bardzo mocno wspomagały. Bez nich naprawdę by się to nie udało. Szykowanie czegokolwiek samemu sobie jest niemożliwe, więc jeszcze raz duże dziękuję i ukłon dla wszystkich.
którzy tutaj żeśmy byli i ciężko żeśmy pracowali. Bardzo wam dziękuję za to, żeście oglądali, żeście nam kibicowali. Zrobiliśmy co mogliśmy. Każdy dawał z siebie wszystko, co tylko umiał, co mógł. Bardzo żeśmy nad tym naprawdę pracowali i mieliśmy przebłyski, że już nam się wydaje, że już coś wiemy, ale zawody pokazały, że to tak nie do końca. Że nie do końca, zupełnie inna woda, inne mieszanki, inne pelety. Oni mieli na to naprawdę swoje patenty i to im naprawdę działało. Także dziękuję wam bardzo. Do usłyszenia.